dzisiaj ja jedyny na regę. Filip się szykuje na 4 godzinki. Czekaj, bluzka się rozwalił. Ajajaj. Renderuję film po raz drugi, bo mi nie pykło poprzednim razem. Czajcie to poświęcenie. Ale jestem do przodu z materiałem, także... Nieźle. Część jedzie na trasę, ale ja jadę jutro na trasę, także jutro sobie objedziemy wszystko. O kurde, Philipsena mam przed sobą. Nie widzicie go teraz, ale jest przede mną. Także lecę go złapać, miejmy nadzieję. Ajajaj, sobie pojechał. My skręcamy tutaj w prawo, on pojechał w dół. Także spotkamy się jeszcze. Jeśli Albert Philipsen, jeśli to oglądasz, to bój się. Spotykamy się na wyścigu. Elo. Patrzcie, jak teraz świetnie to widać. Na tej górce. Tam byliśmy wczoraj, czyli powtórzenia robiłem tam. Jak są te zawijasy, o kurczę. Tak wolno jadę, że ciężko mi się utrzymać bez strzelanki. Ale byliśmy tam na, jak jest wyciąg na samej górze. Wow. No pięknie tutaj jest. Taka akcja, 24%, ojej. Ale wypych. O Boże. Niezła rypanka. Dobra, jestem na dole, przeżyłem. Ale teraz dopiero się ogarnąłem, że w sumie mogłem obliczyć, że jak na 800 metrach zjazdu jest 260 metrów w pionie w dół, to że to wychodzi takie średnie nachylenie około 30% prawie. Czyli już nie w kij dmuchał. O 30% nachylenia. No było stromo, prawda? Patrzcie, jaka rzecz fajna. Do kąpieli. Ja cię. Chyba idę się przekąpać. Strasznie dużo tego chodzenia. Strasznie dużo. Ubijanie nogi. Siema, jesteśmy po objeździe trasy. Dzisiaj ja jestem. Ja wczoraj. Nie wziąłem kamery, bo była wyładowana i nie miałem naładowanych baterii. Sorry za to. Objazd może będzie kiedyś wleci na kanał. No, tylko nie wiem w sumie kiedy wpadę na trasę. Tak czy siak, było fajnie. Naprawdę dobrze mi się jeździło. I... no. Jest dobrze. No. Odpoczywamy jutro, tlenik. Później regę. Może na regę pojadę na trasę. Zobaczymy. Kolejny dzień, kolejna szama. Elo. Wczoraj nie za bardzo nagrywałem, ale to dlatego, że mi się nie chciało. Także dzisiaj wracam z nową energią, wypoczęty i nagrywamy cały dzień z żarcia. Tak, na was. Tak naprawdę to już zacząłem pół godziny temu, bo zjadłem nektarynkę, ale powiedzmy, że to się nawet nie liczy. Teraz prawdziwe śniadanko, tu mamy owsianeczkę, Filip robił. Powiedz, co tam jest w środku. Trochę się przyjarało, ale trudno. Dobrze jest, jest jogurcik. Co my ostatni jaki był? Dżem. No i lecimy tak twardziutko. Dzisiaj 4 godziny tlenu. Gówno. Jeden baton. Jeden żel.
Największy podjazd dzisiaj. Ponad 1000 metrów w pionie. Będziemy wjeżdżać prawie tam na tamtą przełęcz. Być może ostatniego kilometra, bo jest po szutrze. Ale podjazd jest srogi. Także lecimy powoli. Krótka przerwa na redukcję masy. Mamy 38 minut podjazdu. Jeszcze no według mnie do godzinki dociągnę na pewno. Nie wiem, czy więcej będzie. No jeszcze 400 metrów w pionie, 7 kilometrów. Także jeszcze kawałek. Idziemy sobie stabilnym tempem, 250 watów cały czas. Trochę więcej, trochę mniej. Średnie z podjazdu równo 250. Także ładnie. Zaczynamy najwodniejszą sekcję chyba. Drugi batonik. Uwaga, kloce na drodze! Co się dzieje? Konie na drodze. Konie na drodze. Ten to taki jakiś wielki. To go szeroko ominę. Ja cię kręca. Patrzcie. O kurde, kolejny koń na drodze. Jesteś rybakiem. Panie. Oj, kolejne. Ale się dzieje. Prezentuję wam coś bardzo ryzykownego. Nie róbcie tego w domu. Gówniany bunny hop. Patrzcie, jaki ładny widok. Ale wiecie, co mnie najbardziej ciekawi? Jak oni wnieśli tutaj to koło. Strasznie wielkie jest. Nie wiem, jak oni to zrobili. Godzina i jedna minuta. Jesteśmy na wysokości, gdzie wyżej na szosie już się nie wyjedzie. Dojedziemy sobie do końca asfaltu. Jak się da. Siwy dym. Jeszcze do góry. Wyżej się nie da. Nie jadę, bo jeszcze rozwalę sobie oponę i będzie. Ło! Jesteśmy na górze. Fajn, fajn. Jedziemy w dół. A więc zaczynamy trzeci podjazd. Zjadłem drugiego żela. Wypiłem już prawie drugi bidon Izo. I za jakieś pewnie 20 minut uda mi się zrefilować bidony. I jeszcze jakieś rzeczy do żarcia. Trzeci baton. Ależ dobrze. Ależ dobrze. Jedziemy na dół. Po trzecim podjeździe. No i wsunąłem jeden duży banan. Jednego lodzika. Jeszcze jednego batona. Mam jeszcze 4 batony. I 2 nowe bidony. I został mi
ostatni duży podjazd i później już jeden taki mniejszy. Także godzinka z kawałkiem i powinienem być w Damciu. Żel numer 3. Piąty chyba batonik. Albo szósty, nie wiem. Dobra, ostatni postój zrobiłem. Znalazłem wodopój i mam teraz pełen bidon wody do polewania. Także o kurde, ale zimna. Strasznie zimna. Ale to dobrze, bo jest strasznie ciepło. Widzę jak 50 minut. Ostatni podjazd. No, ostatni duży podjazd za nami i ostatni mały przed nami. A teraz tak 10 minut zjazdu. No ogarnięte. No robił recovery shake. Teraz skakujemy pod prysznic i zaraz obiadek. Dalej nagrywamy cały dzień żarcia. Mamy pomidora niepokrojonego, łosoś, łasata, sałata, pod którą się ukrywa kupa ryżu. Dużo ryżu. A ta sałata to tak dla pizzy jest z wierzchu. Kurczę, aż mi zaparowała kamera. Jak oceniasz ten posiłek? Mega dobry, naprawdę. To dobrze. Ja go robię. Zaraz. Brawo dla siebie pana. Dobra, jednak za mało kolorów trochę było. Zbyt krótko. Dozo. Na czym górnicki? Co tu robimy? Na górnicki. Nie było update'u z dnia żarcia. Zjadłem jeszcze 3 garści orzechów i teraz jemy pizzę. Bo robię ten dzień żarcia. No jak się robi dzień na YouTube. Gotowania. Na YouTube. O, Kuba robi dzień gotowania. Uuu, wszyscy się za coś zabrali. To zmieniało się właśnie. To jest dobrze powiedziane. Niesamowicie takie rzeczy, tak żeby była pizza. Miam. Podziękowanie dla Kuby. A to Leszek jest maszowany. O, to nie jest żadne pospolite Giuseppe. Tu jest, nie wiele co. Tu jest ser w bokach. To jest jak Pizza Hut. Albo lepiej. Ja bym powiedział, że nawet lepiej. No jest sprzątanie, jest robota. No i robota w grę. Ej, a serio, tutaj mogę robić voiceover? No kurde. I czekajcie, bo... Jak widzicie zapewne na tych statystykach, które się przed chwilą wyświetliły, 100% osób niestety nie subskrybuje tego kanału, także proszę go zasubskrybować. Dzięki, pozdrawiam, elo.